Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie burmistrza z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie. Witam bardzo serdecznie drogich mieszkańców, państwa radnych, panią przewodniczącą. W okresie międzysesyjnym urząd zajmował się następującymi sprawami. Między innymi zakończono termomodernizację budynków w ramach programu Kawka w Kościerzynie. Dokonano odbioru wszystkich budynków. W przypadku budynku socjalnego wykonano palowanie budynku. Te prace się też zakończyły. Jeśli chodzi o ulicę i budowę ulicy Kalinowej i Wrzosowej, wykonano roboty nawierzchniowe, chodniki, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego i odwodnienie. Pozostałe prace, warstwa zewnętrzna i zakończenie nastąpi w miesiącach wiosennych przyszłego roku. Zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Jedności Robotniczej. Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego i przebudowy ulicy Przemysłowej. Te prace też mają się zakończyć do lutego przyszłego roku. W opracowaniu jest również program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżyca na terenie miasta Kościerzyna. 12 grudnia odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu budowa węzła integracyjnego, a dzień wcześniej ruszyły bezpośrednie pociągi z Kościerzyny do Gdańska, Wrzeszcza i z Wrzeszcza do Kościerzyny. Jeśli chodzi o rewitalizację zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta, opracowane gminnego programu rewitalizacji dla miasta Kościerzyna, ogłoszono przystąpienie do konsultacji społecznych dla projektu gminnego programu rewitalizacji na lata 2017-2025. Konsultacje trwają od 16 grudnia do 9 stycznia przyszłego roku. 3 stycznia 2017 roku o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji w sali imienia Lubomira Szopińskiego i 4 stycznia odbędzie się o godzinie 16:00 debata publiczna na temat wyżej wspomnianego projektu. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Powołano komisję do spraw wyboru ofert na realizację zadań publicznych na lata w roku 2017. 1 grudnia zakończył się otwarty nabór i dokonano oceny formalnej ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2017. Zweryfikowane zostało 48 ofert. 23 listopada w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie odbyło się kolejne spotkanie zespołu do spraw wypracowania wspólnych uzgodnień i raportu w sprawie możliwości utworzenia uzdrowiska lub obszaru uzdrowiskowego na terenie miasta i gminy Kościerzyna. W przypadku planowania przestrzennego 5 grudnia bieżącego roku odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie miejscowym Zachód 1. To jest to, co jest widoczne na slajdzie. Wpłynęły do tego projektu i w czasie tej dyskusji uwagi, które zostały przyjęte. Rozpatrujemy je w tym momencie i prawdopodobnie będzie kolejna dyskusja publiczna na temat tego planu. Sprzedaż gruntów i lokali. 2 grudnia bieżącego roku odbył się przetarg na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w rejonie ulic Kalinowej i Wrzosowej. To jest to, co na zdjęciu. Jest to na skrzyżowaniu tych dwóch ulic. I działka została wylicytowana. Na dzień 19 stycznia 2017 roku zaplanowano drugie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Abrahama 5 i 6. Ceny wywoławcze zostały w stosunku do pierwotnych obniżone do kwoty 175 tysięcy zł
i lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przy ulicy Świętopełka 2B oraz pierwsze ustnoograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu przy ulicy Kartuskiej, to jest obręb 05 i działka numer 245 przez 17 i przy ulicy Stefana Żeromskiego 585/1 na poprawienie istniejącej infrastruktury. Sprawy społeczne. 28 listopada odbyło się spotkanie z pisarzem, historykiem i dziennikarzem Tadeuszem Markiem Burzańskim oraz publicystą historycznym, ekonomistą i działaczem społeczno-politycznym Leszkiem Żebrowskim. 6 grudnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się ostatnie już spotkanie w ramach projektu Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. 6 grudnia na Kościerskim Rynku dla Dzieci z Kościerskich Przedszkoli oraz Najmłodszych Mieszkańców Miasta odbyło się spotkanie z Mikołajem Przychoińcem. 6 grudnia w Świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyły się Mikołajki. Natomiast 20 grudnia w tej świetlicy odbyła się już tradycyjna wigilia dla najuboższych i samotnych kościerzaków. 9, 10 i 11 grudnia odbył się finał szlachetnej paczki. 13 grudnia w sali imienia Lubomira Szombińskiego w ramach rocznicy 35-lecia wybuchu stanu wojennego odbył się pokaz filmu pod tytułem Wigilia 81 oraz spotkanie z naszym kościerzakiem, który w tym czasie był więziony, jest to z panem Janem Antczakiem. No, 35 lat już minęło. W dniach 13-15 grudnia bieżącego roku Kościerskie Stowarzyszenie Faktów wydawało żywność w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z programu Podzielę rozdziału żywności na 2016 rok. 15 grudnia na Kościerskim Rynku nastąpiło przekazanie światełka betlejemskiego, światełka pokoju. 17 grudnia braliśmy udział w obchodach 60-lecia Kościerskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 17 grudnia i 20 grudnia odbyły się spotkania wigilijne dla osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Kościerzyna. 18 grudnia na Kościerskim Rynku odbyło się wspólne świąteczne kolędowanie. W programie m.in. był kiermias świąteczny, ciepły poczęstunek, koncert kolęd w wykonaniu Dzieci Armia Jezusa pod opieką Joanny Kowalewskiej, sekcji Kościerskiego Domu Kultury, Kościerskiego Chóru Żeńskiego, Młodej Kościerzyny. 22 grudnia w sali konferencyjnej, sali imienia Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie odbyła się wigilia samorządowa. Jeśli chodzi o sprawy kulturalne i oświatowe, 24 listopada w Bibliotece Miejskiej w Kościerzynie odbył się koncert Kuby Michalskiego Ach Poezja. 26 listopada w sali Szopińskiego koncert Największe przeboje akustyczne Urszula. Gościnnie wystąpił kwartet smyczkowy orkiestry Aukso. 3 grudnia w sali Szopińskiego odbył się koncert pod tytułem Ludziom Solidarności. Zapiski, walki, zdrady i zwycięstwa. 4 grudnia na Kościerskim Rynku odbyła się impreza Mikołaje na motorach. 4 grudnia w sali Sokolnia odbył się koncert charytatywny dla Kornela. 7 i 20 grudnia w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica odbyły się spotkania sympatyków gry w Baśkę. Czas przedświąteczny wypełniły. 8 grudnia w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica odbyły się zwyczaje adwentowe i świąteczne. Natomiast w Kościerskim Domu Kultury odbyły się zajęcia, lampiony, ozdoby świąteczne, skarpety dla Mikołaja, bombka świąteczna i wiele innych. 14 grudnia odbyło się spotkanie i warsztaty świąteczne dla seniorów. W dniach 10-11 grudnia obchodziło
swoją rocznicę pięciolecia Kino Nasze Remus. 10 grudnia w sali Szopińskiego odbył się koncert pod tytułem L'Amour w wykonaniu znakomitego tenora Marka Torzewskiego, który też był na otwarcie, czy 5 lat temu dał też ten koncert w Kościerzynie. 12 grudnia w Bibliotece Miejskiej odbyło się otwarcie wystawy pod tytułem Aleksander i Franciszek Peplińscy, Kaszubscy Drzymalici ze Skorzewa i dyskusja, kto był pierwszy, czy Drzymała z Wielkopolski, czy nasi. 14 grudnia w ramach ogólnopolskiej akcji Światowego Dnia Walki z AIDS odbyła się 9. edycja Małych Form Teatralnych 2016. Impreza o charakterze edukacyjno-artystycznym. 15 grudnia w Starym Browarze Kościerzyna odbyła się promocja 10. już kościerskich zeszytów muzealnych. 22 grudnia w sali Szopińskiego odbył się wigilijny koncert z udziałem młodzieży z 1. liceum ogólnokształcącego w Kościerzynie. Ta sama młodzież przygrywała nam na naszej wigilii, czy śpiewała nam na naszej wigilii samorządowej. 22 grudnia odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna. W kościerskich szkołach odbyły się prelekcje na temat bezpiecznego obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi, a to w związku ze zbliżającym się Sylwestrem i Nowym Rokiem. W sprawach sportowych 3 grudnia na Strzelnicy odbył się mikołajkowy rajd sekcji Nordic Walking. Odbyły się zajęcia nowej sekcji COSIR gry planszowe. 11 grudnia w hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyło się zakończenie i podsumowanie cyklu rozgrywek Grand Prix tenisa stołowego. 14 grudnia w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się podsumowanie i zakończenie cyklu Grand Prix w piłkarzyki 2016. 17 grudnia w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się turniej szachowy Kościerskiej Szkółki Szachowej 2016. Cieszy się bardzo dużym powodzeniem. 17 grudnia odbyło się otwarcie Kościerskiego Lodowiska. Natomiast tutaj chciałbym też podkreślić przez to, że 31 grudnia musimy zamknąć finansowo budżet roku. 31 grudnia wstęp o godzinie 10, 11, 30 i 13 na lodowisko będzie darmowy. Bardzo będziemy dziękować ewentualnie osobom, które będą chciały z tego skorzystać za dowolne datki właśnie na rzecz Kornela. Zaplanowane wydarzenia. Kościerski Dom Kultury organizuje sztab wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zagra tym razem 15 stycznia i tym razem pod hasłem Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Jak jeszcze cały czas zapraszamy do skorzystania z darmowych badań krwi za pomocą testów na wykrycie zakażeń HCV, wirusowe zapalenie wątroby i bezpłatne badania można wykonać w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej z Bankiem Krwi Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15. 3 stycznia 2017 roku odbędzie się pierwszy etap wiedzy o bezpieczeństwie Ja Strażnik. Zostań strażnikiem ładu i porządku w swoim mieście, w swojej gminie. Zapraszamy także na spotkania z rekordzistą w przepłynięciu Atlantyku kajakiem, Aleksandrem Dobą, które odbędzie się 11 stycznia 2017 roku o 18.30 w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica. 12 stycznia o 17 w hali sportowej Sokolnia odbędą się jasełka bożonarodzeniowe z udziałem prawie 200 uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie. Trwają przygotowania do turnieju piłki ręcznej mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna, który odbywać się będzie w dniach 27 i 28 stycznia przyszłego roku. Jeśli chodzi o realizację uchwał w tym czasie, 12 uchwał podjęto, w realizacji pozostaje 5 uchwał.
Korzystając z okazji, chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować osobom prywatnym, instytucjom i firmom za otrzymane życzenia na nasze ręce do Urzędu Miasta. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radny Krzysztof Barton. Panie burmistrzu, miałbym jedno tylko pytanie. W swoim sprawozdaniu mówił pan o zakończonych pracach termomodernizacyjnych na naszych obiektach. Na poprzedniej sesji zgłaszałem pani burmistrz niedokończoną elewację przy budynku Młyńskiej 6 od strony parkingu idąc ulicą w stronę kościoła. Tam po lewej stronie ta dolna część, która znajduje się przy chodniku, dla mnie ona jest niedokończona. To jest tam pędzlem pomazane i nic więcej. Wygląda to obskurnie. Szkoda, że to nie zostało dopilnowane. Wszystkie uwagi, które zostały i protokoły, które protokoły i spisanie będą w ramach gwarancji poprawione. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Tomasz Dargacz. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, od kilkunastu lat w Kościerzynie borykamy się z problemami mieszkaniowymi. W związku z tym chciałem zadać następujące pytanie. Powiedział Pan, że zostało zakończone palowanie budynku socjalnego. I chciałem się zapytać, czy to w związku z tym oznacza, że budynek socjalny ma już fundamentowanie i w stosownej chwili rozpoczniemy budowę tego budynku? I druga część może pytania, czy w ramach programu 500+ istnieje możliwość w nadchodzącym roku 2017 rozpoczęciu budowy w ramach programu Mieszkanie Plus? Czy istnieje możliwość budowy nowych mieszkań na przełomie tego 2017-18? Rzeczywiście, bardzo proszę pana burmistrza odpowiedź. Rzeczywiście, jeśli chodzi o budynek socjalny, jest to projekt zamienny. On zamiast studni przewiduje teraz palowanie. To palowanie się zakończyło. Te prace i umowa z wykonawcą nigdy nie została zerwana. Jak tylko warunki pogodowe będą pozwalały, będziemy dalej to wykonywać. Została przedłużona umowa do grudnia przyszłego roku. Natomiast jeśli chodzi o program Mieszkanie Plus, w swoim założeniu pierwotnie przewidywał, i tak to zrozumieliśmy, przewidywał grunty Skarbu Państwa. Takich myśmy na terenie miasta nie posiadali. Natomiast tak, złożyliśmy deklarację i chęć przystąpienia pilotażowo do programu 500+. Na ręce ministra Kazimierza Smolińskiego. Jeśli tylko i wyłącznie zostaną grunty, które chcemy zaproponować Mieszkanie Plus, jeśli tylko grunty i propozycja, którą zadeklarowaliśmy, zostanie przyjęta i będzie pozytywnie rozpatrzona, przystąpimy na pewno do tej budowy. Na przełomie miesiąca marca, kwietnia prawdopodobnie zostanie program doprecyzowany i wtedy będziemy mogli coś na ten temat ewentualnie powiedzieć więcej. Dziękuję bardzo.